Od 2 lat jestem prezesem i od 2 lat prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i od 2 lat organizuję targi. Udało się, że te targi zostały przeniesione do przepięknych arkad Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Arkady Kubickiego są świetne. Uważam, że to jest taki standard super europejski. Ja pamiętam, że tutaj byli przyjmowani po raz pierwszy na kolacji właśnie przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, jak był zjazd w Polsce. Także no, to jest jedno z najlepszych miejsc w Warszawie. Pod samą ekspozycję mamy do dyspozycji w sumie ponad 600 metrów kwadratowych. Po co jest w ogóle potrzebna książka katolicka? Ja myślę, że tak jak każda inna książka opisująca przyrodę, i fizykę i matematykę, po prostu daje wiedzę, potem rozwija uczucia. Książka katolicka, religijna książka nie tylko opisuje świat, ale przede wszystkim ukazuje prawdę o Bogu. Patrząc perspektywicznie, skoro w tym roku zgłosiło się 137 wystawców, a przed tym było 100, jest to jest jakaś już duża liczba, duży wzrost. Targi z roku na rok ulegają pewnym przeobrażeniom, metamorfozie. To idzie w ślad za tym, co dzieje się w wydawnictwach. Pierwsza rzecz, którą należało podkreślić, to nastąpił szalony rozwój, postęp w edytorstwie. I tak jak dawniej się kojarzyło, że książka katolicka to było takie jakieś, powiedzmy, na szarym papierze, były jak wydana od strony nawet typograficznej, graficznej szaty, tak teraz z roku na rok naprawdę książki katolickie, wydawnictw katolickich nie odbiegają niczym od normalnych książek. Wręcz przeciwnie, mogę chyba powiedzieć, że czasami są jeszcze piękniej wydawane, starannie wydawane. Z drugiej strony następuje szalony rozwój, jeśli chodzi o stronę i treściową. Coraz więcej pojawia się i rodzimych autorów, ale także coraz więcej, coraz bardziej fachowo dobierani są autorzy do tłumaczenia. Oczywiście można wysłać maila, można podyskutować na forum, ale jednak to osobiste spotkanie z użytkownikiem, który mówi, a może byście to zrobili, może byście tamto zmienili, a to on mi się podoba, rozwijajcie, to jest po prostu no, najlepsza droga do tego, żeby dowiedzieć się, jak uczynić nasz portal lepszym. Że mogę śmiało powiedzieć, że tak jak życie idzie do przodu, tak do przodu jakże idzie i treść tych książek. Dotykają nas problemy, chociażby czy homoseksualizm, czy temat dzieci, czy tematy rozwodowe rodzin. W tym świecie Kościół żyje. I tego tematu również, te tematy również są poruszane w książkach.